Raperzy kontra dzieciaki. Taki nietypowy mecz piłkarski rozegrano w hali Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie. Wydarzenie miało na celu promocję zdrowego trybu życia, a także dać podopiecznym chorzowskiej Lauby możliwość obcowania z ciekawymi postaciami ze świata muzyki. Jest skład TW, jest Wirus, jest Skorup. Śląska scena. Próbujemy zmierzyć się siłami z dzieciakami. Już nie mamy tej samej kondycji co kiedyś. Już odczuwam to na sobie po paru minutach rozgrzewki, ale jest okej. My tu akurat jako drużyna raperów to typowo od muzycznej strony gdzieś na co dzień, że tak powiem, się ujawniamy, no a tym razem możemy w trochę innej formie sportowej też się pokazać. Fajna sprawa. Chcemy pokazać dzieciakom, że jest jakaś alternatywa na ciekawe spędzanie wolnego czasu, że można coś robić ciekawego i konstruktywnego i chcieliśmy dać możliwość spotkania się dzieciakom z ich idolami niejednokrotnie. Każde spotkanie pokoleń to jest fajna sprawa, a zwłaszcza w takich sportowych okolicznościach to uważam jest coś naprawdę, co zresztą można na trybunach jakby tutaj zauważyć, że cieszy się to sporym zainteresowaniem, więc ja to jestem sympatykiem takich inicjatyw. To bardzo w porządku, że możemy się spotkać i jakoś im to przekazać i jesteśmy w sumie ludźmi wszyscy, czy oni młodzi, czy starsi, nie ma różnicy, jesteśmy tacy sami. Potraktujecie ich ulgowo? Zobaczymy. Jak grają ci raperzy? Dobrzy, słabi? No niektórzy się dobrze prezentują, ale większość tak od czasu do czasu widać, że się idzie pograć. Technika słabo, no. Mam nadzieję, że oni nam odpuszczą, kurczę, bo z tego co wiem, to nie są ogórki tak zwane piłkarskie, tylko jest konkretna drużyna młodych grajków. No, będziemy starać się jakby dorównać. Spotkanie zakończyło się wynikiem 8-3 dla dzieciaków.